Poszukajmy schronienia przed tym wściekłym wiatrem. Gdzie pochodnia? Widzicie? Widzicie, durnie? Znowu się zaczyna. Dlaczego dotyka mnie zniszczenie? Wasza wysokość to tylko pogoda. Czy pogoda i bogowie to nie to samo? Kapłanie, dlaczego nie ubłagałeś bogów ofiarami? Chcesz mnie ujrzeć na marach? Najjaśniejszy panie, spaliłem rankiem na ołtarzu woła i dwie owce. To mało. Nie widzisz, jak się gniewają? Spal więcej wołów i owiec. I dziecko. Niemowlę. Nie jedno, ale 50. 50 niemowlęt rzuć do ognia ofiarnego, 50 noworodków. Boże, dlaczego mi to uczyniłeś? Ty niewdzięczny duchu niebios. Przeklinam cię. Według Biblii Bóg zniszczył wieże i pomieszał ludziom języki, ażeby podzielili się na rasy i narody. Tak, aby nie mogli się znów zgromadzić i rzucić wyzwania Wszechmogącemu. Tak doszliśmy do ostatniej części tej tajemniczej historii. Czy to możliwe, aby wszystkie języki i rasy świata miały powstać wskutek incydentu z wieżą Babel? David Davis. Chrześcijańscy fundamentaliści próbowali nauczać, że pomieszanie języków było rezultatem zburzenia wieży Babel. Tego nie da się dowieść ani historycznie, ani archeologicznie. John Oler. W dzisiejszym świecie mamy około 5000 języków, od 50 do 200 niespokrewnionych grupach. Możemy zbadać dzieje najlepiej znanych europejskich aż do 3000-lecia przed naszą erą, do czasów wieży Babel. Badanie dziejów wcześniejszych to niczym bicie głową w mur. Richard Lees. Mogę przedstawić prosty przykład, że teoretycznie jest możliwe powstanie wszystkich ras i języków w ciągu jednego pokolenia po upadku wieży Babel. To jest tak zwany kwadrat Panetta. Służy on biologom do przewidywania rozkładu informacji genetycznej. W tym przypadku można odtworzyć wszelkie możliwości powstania ras od czarnej do białej. I to w czasie jednej generacji. Kontrowersje wokół wieży Babel skupiają się na jednej kwestii. Czy wszystkie rasy i języki mogą pochodzić ze wspólnego źródła? Wydaje się to teoretycznie możliwe. Z antropologii powszechnie wiadomo, że rozwój ludności starożytnego świata rozpoczął się tutaj, na Bliskim Wschodzie, pomiędzy Morzem Czarnym i Kaspijskim. Księga Rodzaju dokumentuje, że proces rozwoju populacji rozpoczął się tutaj, w okolicy wieży Babel. I dokładnie to samo udowadnia współczesna antropologia. Tak więc obejrzeliśmy i wysłuchali argumentów w sporze o wieży Babel. Opowieść z 11 rozdziału Genezis. Prawda czy mit? Fachowa odpowiedź uwzględniająca wszystkie dane naukowe przyznaje rację Biblii. Pamiętajmy, że kraj Shinear, wymieniony w Biblii, był uznawany za mityczny aż do przełomu wieków, kiedy badania archeologiczne potwierdziły jego istnienie. Jeżeli ruiny Etemanaki są tym, na co wyglądają, to mamy tam słynną wieżę Babel, dokładnie jak naucza Pismo. To jeszcze nie koniec wieży Babel. W naszych czasach dopisuje się nowy rozdział jej dziejów.
Kiedy miastem Babilon władał Nabuchodonozor 2500 lat temu, pozostawił on na glinianych tabliczkach przesłanie dla przyszłych władców, by odbudowywali jego świątynie i pałace. Biblia mówi, że starożytny Babilon, najpotężniejsze i najstraszniejsze z miast świata, zostanie odbudowane przed ostateczną bitwą. Armagedon. Te zaginione na wieki pod ruchomymi piaskami Iraku ruiny są teraz odsłonięte. Niedawno nakręcone filmy ukazują, że odbudowa Babilonu staje się faktem. Od dawna jest to marzenie irackiego dyktatora Saddama Husseina, a jego architekci, archeolodzy i inżynierowie zapewniają, że miasto znowu się odrodzi. Ukończono już kilka budynków. Istnieją również plany odbudowy wieży Babel. Świat nie zna motywów, jakimi kieruje się Hussein przy odbudowie Babilonu i słynnej wieży. Mamy nadzieję, że plany odrodzenia ondziś potężnego Babilonu mają służyć kulturze i pokojowi. Możemy żyć wśród tajemnic otaczających wieżę Babel, ale świata nie stać na współczesnego atomowego Nabuchodonozora w osobie Saddama Husseina. Dr Robert Eisenman. Z pozoru opowieść o gorącym krzaku jest czystą fikcją, a przynajmniej mitem. Razi pobożnym entuzjazmem. Pomysł, że krzak może płonąć i zostać nietknięty, nie mieści się w sferze prawdopodobieństwa. Dr Amon Shore. Biblijna historia o krzaku gorącym jest całkowicie prawdziwa i można tego dowieść. Rabin Sherwin Wine. Myśl, że setki tysięcy Izraelitów przeszło przez Morze Czerwone, to szaleństwo. Biblia głosi, że było ich 603 tysiące mężczyzn, co oznacza ponad 2 miliony ludzi. Przejście ich wszystkich zajęłoby kilka tygodni. Cały ten pomysł jest szalony. Dr. Doron Knopf. W oparciu o ostatnie odkrycie oceanografii i meteorologii możemy dowieść, że przejście przez Morze Czerwone byłoby możliwe. Od gorącego krzewu po rozstąpienie się Morza Czerwonego historia wyjścia Izraelitów z Egiptu pozostaje ciągle źródłem niezgody między uczonymi. Biblia zawiera osobliwą opowieść o człowieku znanym jako Mojżesz. Według niej Izraelici byli w Egipcie niewolnikami. Ich liczebność zwiększała się, budząc niepokój panów. Z tego powodu faraon rozkazał zabić wszystkie hebrajskie dzieci. Młoda matka, jedna z niewolnic, nie mogła dłużej ukrywać swojego synka. Włożyła go do koszyka i puściła na wody Nilu koło pałacu faraona. Egipska księżniczka znalazła koszyk i wzięła niemowlę na wychowanie. Nadała mu imię Mojżesz. Wyrosły w królewskim otoczeniu, poznał prawdę o swoim pochodzeniu, kiedy osiągnął wiek męski. Historia wyjścia Izraelitów z Egiptu jest ciągle źródłem niezgody pomiędzy uczonymi. Prawdziwość biblijnej opowieści zależy od odpowiedzi na trzy pytania. Czy Mojżesz istniał jako osoba? Czy istniał niewolniczy lud Izraelitów? I czy było możliwe, aby Morze Czerwone rozstąpiło się, jak podaje Biblia? Cóż to za odpoczynek? Jazda do roboty. Po tym, jak Mojżesz odkrył, że on też jest Hebrajczykiem, zaczął się odnosić do swego ludu z głęboką sympatią. Dostrzegał ich złe traktowanie. Zaczęły w nim narastać gniew i niechęć do Egipcjan. Dlaczego bijesz tego człowieka? Człowieka? To nie ludzie, panie, to leniwe psy, a bat jest jedynym językiem, jaki pojmują. A teraz jazda. Przestań. Nie chciałem go zabić. Mojżesz zbiegł przed karą śmierci wydaną przez faraona do kraju Madian. Tam zaprzyjaźnił się z Jetrą, madianickim kapłanem, i poślubił jego córkę. Przez 40 lat wiódł prosty żywot pasterza. Potem w kilka minut poznał swoje przeznaczenie, kiedy Bóg przemówił do niego z krzewu, który jasno płonął, lecz nie uległ zniszczeniu.
Jam jest Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba. Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie. Idź przeto teraz i wyprowadź mój lud z niewoli. A kimże ja jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? Nie bój się, ja będę z tobą. Zabierz brata Aarona i idź już. Spotkanie Mojżesza z krzakiem gorejącym to jedna z najbardziej pamiętnych opowieści biblijnych i z pewnością najbardziej kontrowersyjnych. Biblia mówi, że krzew nie tylko stanął w ogniu, ale że nie uległ spaleniu. Krytycy od dawna kwestionowali ten fragment. Udaliśmy się do Izraela, aby zapytać ekspertów. Doktor Amon Shor, u stóp góry Synai znajduje się klasztor świętej Katarzyny. Lokalna opowieść pasterzy, nomadów, beduinów mówi, że krzew rosnący na dziedzińcu klasztoru to ten, który płonął. Filip Heni, nie mogę